Pokój i dobro. Kolejna szczególna przypowieść pana Jezusa, przygotowana jest dla nas do czytania i rozważania na tę 26. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Jesteśmy już w 21. rozdziale Ewangelii według św. Mateusza. Pamiętamy, w zeszłym tygodniu słuchaliśmy przypowieści o robotnikach wysłanych do winnicy, czy o robotnikach 11. godziny z początku rozdziału 20. Przeskakujemy niejako kilka epizodów. W międzyczasie pan Jezus dochodzi. W swojej wędrówce do Jerozolimy, wchodzi triumfalnie do Miasta Świętego. To jest ostatni tydzień życia ziemskiego pana Jezusa. Na wzgórzu świątynnym dochodzi do pewnych konfrontacji z władzami żydowskimi, z arcykapłanami starszymi ludu i tam, między innymi, w takim właśnie kontekście pewnych kontrowersji, pewnych sporów albo nieporozumień, właśnie ze szczególnie. Eksponowanymi władzami żydowskimi, tymi, którzy niejako są najbardziej reprezentatywni i odpowiedzialni za przekazywanie wiary w Izraelu, właśnie z nimi dochodzi do pewnej konfrontacji, i Pan Jezus w ich kontekście wypowiada dzisiejszą przypowieść, przypowieść tak zwaną o dwóch synach. Ale zanim przejdziemy do omawiania tej przypowieści, sięgnijmy do pierwszego czytania, które Kościół nam proponuje jako pewien. Kontekst albo zarysowanie jakiejś szerszej perspektywy rozumienia tego fragmentu ewangelicznego. Oto jesteśmy w rozdziale 18, księgi proroka Ezechiela. Przypomnijmy Ezechiel, ten szczególny prorok Izraela, dla niektórych największy prorok Izraela, który działał w całości na wygnaniu babilońskim, a więc w tym momencie bardzo dramatycznym w historii biblijnego Izraela. To znaczy dramatycznym, bo oto Żydzi znajdują się na wygnaniu, ale upadły wszystkie pewniki ich wiary. Kult świątynny. Monarchia Dawidowa, czy ziemia obiecana, to wszystko jest im niejako zabrane. A więc to wszystko, co stanowiło o wspólnotowym przeżywaniu wiary, a to było fundamentalne, nagle, nagle legło w gruzach. I oto jak to jest możliwe, pytają się Żydzi. Ten kryzys wiary dotyka bardzo mocno Żydów na wygnaniu. I oto prorok Ezechiel, szczególnie przez Boga wybrany, głosi sens tego, co się dokonuje aktualnie dla ówczesnych Żydów, ówczesnego narodu wybranego. I w rozdziale 18 pojawia się bardzo ważny wątek, który nazywamy odpowiedzialnością osobistą, czyli to, że każdy odpowiada za swoje czyny i to, że ktoś, kto się nawraca, może żyć dobrze, a ktoś, kto nawet żyjąc dobrze, później nagle odwraca się od dobra, żyje źle, będzie ponosił konsekwencje swoich czynów. I prorok Ezechiel na początku tego 18 rozdziału, tego nie ma w dzisiejszym pierwszym czytaniu, ale pojawia się jako początek rozdziału, czy pewny punkt wyjścia dla proroka. Cytuje prorok pewne ówczesne przysłowie, które panowało w Izraelu, może nawet na Bliskim Wschodzie. Przysłowie, które miało jakoś wyjaśniać sens pewnych wydarzeń, czy tego, co się dzieje. Zapytajmy od razu, jakie to przysłowie starożytne, cytuje prorok Ezechiel. Może A. Jest to przysłowie mądry Żyd po szkodzie. Może B. Ojcowie jedli zielone winogrona, a synom ścierpły zęby. A może C. Nie zbiera się fik z winogrona, nie zbiera się fik z ciernia, ani z krzaka jeżyny winogron. Takie botaniczne przysłowie. Na końcu przekonamy się. Tymczasem spójrzmy na sam fragment krótki y, czytania dzisiejszego z proroka Ezechiela. Rozpoczyna się tak, wy mówicie, mówi prorok do ludzi. Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. A więc Żydzi mówią, Pan Bóg nie postępuje słusznie, bo nas każe wszystkich, niektórych nie każe i do końca nie wiadomo, kto jest winny, kto nie jest winny, ktoś był sprawiedliwy, potem jakoś odpiera kara, więc Żydzi nie mogą się połapać w tym wszystkim, kogo Bóg każe, kogo nie, za co nagradza. A prorok mówi: słuchajcie jednak domu Izraela w imieniu Boga. Czy to mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne. Prorok próbuje pokazać ludziom ówczesnym, że to nie ich perspektywa jest, jest kluczowa czy wyjściowa, ale perspektywa Boga, tak jak Bóg patrzy, Bóg jako stworzyciel, jako ten, który stworzył serce człowieka, i on jeden jest w stanie je ocenić. I właśnie z perspektywy Bożej próbuje prorok pokazać to, jak, to, jak Pan Bóg widzi tę rzeczywistość. Aktualno, w której Żydzi się znajdują, i mówi: jeśli sprawiedliwy odstąpi od sprawiedliwości, dopuszcza się grzechu, umarł, to umarł z powodu grzechu, który popełniał. Ale jeśli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę przy życiu, bo odstąpił od grzechów, które popełniał i żyć będzie. A więc to ostatecznie jakiego wyboru dokona człowiek się liczy i to, co jest ważne, człowiek może zmienić swoje postępowanie. Zarówno sprawiedliwy może się zepsuć i stać się złym człowiekiem. Tak było chociażby w przypadku wielkich królów Dawida czy Salomona, którzy pod koniec życia, jak wiemy, nie byli aż tacy prawi, jeśli chodzi o pewną moralność. Ale z drugiej strony, człowiek, który żyje nawet większość życia niewłaściwy, niesprawiedliwie, może się zmienić, może się nawrócić. Dla każdego jest szansa. I ta możliwość przemiany i ku dobru, i ku złu zawsze jest możliwa. I prorok mówi: i z tego będzie nas Pan Bóg rozliczał, rozsądzał, a nie tylko z jakiegoś. Z jakiejś idei, czy z jakiegoś odgórnego założenia. Takie przesłanie o tej odpowiedzialności osobistej za swoje postępowanie i za swoją przemianę przekazuje już na prawie sześć wieków przed Chrystusem prorok Ezechiel. Słyszeliśmy ostatnio, że myśli Boże nie są myślami naszymi, ani drogi Boże naszymi drogami. I dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jest to kontynuacja. Tej myśli, co trudno jest przyjąć ludziom, trudno jest przyjąć w Izraelu, i dlatego mówią: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny, bo to jest Jego sposób postępowania, Jego perspektywa, a my jesteśmy tymi, którzy tego chcą się uczyć. I faktycznie w Izraelu to przekonanie było, że skoro należymy do narodu wybranego, to nic nam złego nie może się stać. Więcej należymy do tego narodu, który Pan Bóg wybrał i teraz pewną drogą prowadzi do zbawienia i teraz będzie błogosławił. Zresztą nawet współcześni Jezusowi mówili do Niego Abrahama mamy za Ojca. Czyli to przekonanie, że skoro Abraham jest naszym Ojcem, my należymy do narodu wybranego, za nami stoi Mojżesz, to wszystko jest w porządku, tylko i wyłącznie liczy się przynależność. A prorok Ezechiel, więcej Bóg przez proroka Ezechiela chce powiedzieć... Jest również odpowiedzialność indywidualna, nie tylko zbiorowa, chociaż ona jest ważna, ale indywidualna decyzja każdego człowieka. Nie tylko dlatego, że się narodził w Izraelu i z tego tytułu Bóg ma mu błogosławić, ale dlatego, że on tego Boga wybiera jako swojego Boga. Postępuje tak, jak ten Bóg chce. Ale przenosząc to trochę na nasz kontekst, myślę sobie, że bardzo często widać to w przypadku wyjazdów zagranicznych. Że faktycznie, kiedy jesteśmy w Polsce, w naszych wioskach czy w naszych miasteczkach, kościołów jest wielu, księży też jest wiele wielu, nie ma problemu, żeby pójść w niedzielę do kościoła. Znaczy no, problem zawsze jakiś będzie, bo faktycznie to jest pytanie, czy wykorzystać? W ten sposób niedzielę, czy może w inny sposób, ale okazja jest, kościół jest, kapłan też jest i większość naszej rodziny, a może większość naszego społeczeństwa idzie. Ale co dzieje się wtedy, kiedy wyjeżdżamy za granicę i nagle okazuje się, że kościoła w tej miejscowości, gdzie jesteśmy, nie ma, trzeba dojechać czasami kilkadziesiąt kilometrów. Co kiedy okazuje się, że nikt z moich znajomych, z kręgu tych ludzi, którzy wokół mnie mieszkają, do tego kościoła nie idzie? I wtedy powstaje to pytanie. Czy poza tą kulturą, poza społeczeństwem, poza moją ojczyzną, ja też będę wyznawał moją wiarę? Właśnie to jest trochę ten dylemat, w którym żyje naród wybrany. Przekonanie, że skoro jestem, należy do narodu wybranego, to wszystko jest proste, jasne, oczywiste. Ezechiel, Bóg chcą powiedzieć o naszych osobistych wyborach. Że właśnie one w takich momentach się sprawdzają. Kiedy w naszym przypadku... Czy pojawią się jakieś utrudnienia, kiedy pojawią się jakieś inne konteksty, czy będę walczył o to, żeby faktycznie być w niedzielę w kościele, czy będę walczył o to, żeby się modlić, bo mogę nie być w kościele, bo faktycznie jest za daleko albo po prostu go nie ma. Ale modlitwa osobista, moje spotkanie z Panem Bogiem jest możliwe wszędzie i o każdej porze. Ale teraz pytanie, jakiego wyboru? Ja dokonam. Stajemy dzisiaj w tej perspektywie bardzo osobistej, że wiara nie przychodzi z Ojca na Syna automatycznie, ale jest decyzją. To jest z jednej strony i zadanie, zadanie do synów, żeby w pewnym momencie również dokonywali wyborów, ale czasami takie też uspokojenie dla ojców, bo myślę sobie, że dzisiaj wielu rodziców ma ten dylemat, ma ten zgryz, jest nawet w rozpaczy, że dzieci nie przejmują ich wiary, że oni dobrze żyli całe życie, oni wierzyli, przekazali wiarę swoim dzieciom, a te dzieci dzisiaj mówią, że są niewierzące, że nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem. Mógłby się wydawać, że to jest dramat, że ci rodzice zmarnowali cały ten potencjał, że zmarnowali też tą misję, którą mają przekazania wiary. Ale dzisiaj Ezechiel, więcej Pan Bóg, chce powiedzieć, że ostatecznie jest to decyzja osobista. Rodzice mogą robić, co mogą, społeczeństwo może robić, co się tylko da, ale i tak każdy z nas staje przed osobistym wyborem: czy wybierze Boga, czy go odrzuci. W sposób o wiele bardziej jaskrawy, pokazuje tę właśnie rzeczywistość Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w owej przypowieści o dwóch synach. I pyta Pan Jezus właśnie tych, tych zwolenników, czy nie, jako <laughs> zwierzchników żydowskich, czyli arcykapłanów, starszych ludu, takich powiedzieliby, powiedzielibyśmy dzisiaj księży, szefów jakichś grup religijnych, właśnie biskupów, tych, którzy stoją jakieś na czele, które ewidentnie są bardzo religijni i to pokazują swoim życiem. I właśnie do nich mówi takie słowa. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział dziecko, idź pracuj w winnicy. Tu możemy od razu poczuć bardzo afektywne spojrzenie tego ojca, który mówi dziecko, teknon hebe, greckie, a więc takie czułe e, zwrócenie się do swojego dziecka. Dziecko, idź proszę pracuj dzisiaj w mojej winnicy, bo potrzebuję właśnie tego, tej twojej posługi. I pierwszy mówi, idę panie, w grecku ego career. Oto ja, panie, idę bardzo ochoczo, więc tak, tak deklaratywnie okazuje się, bardzo wierny, bardzo ochoczy do wypełnienia woli ojca, wypełnienia woli Bożej. Lecz, powie Wechwele, ale ostatecznie nie poszedł. Czyli zadeklarował jedno, zadeklarował coś bardzo poprawnego, oczekiwanego, ale tego nie uczynił. Z drugiej strony to samo powiedział ojciec do drugiego syna, i ten drugi mówi: Nie chcę. Zgodnie z tym, co czuł, co przeżywał, powiedział: Nie chce mi się, bo nie mam ochoty. I to, to wyraził. Ale mówi Ewangelia, później jednak opamiętał się i poszedł. Tu użyte jest greckie słowo metamelomaj, które oznacza podobne do metanoi, czyli do nawrócenia, ale metamelomaj będzie oznaczać żałować, właśnie opamiętać się, czyli zorientować się, że coś jest nie tak, i jak niejako zmienić sposób, właśnie myślenia i postępowania, z takim pewnym żalem, że to, co było wcześniej, było niewłaściwe, opamiętanie się. A więc upamiętał się, że co z tego, że nie chce, ale jednak to jest właściwe, aby służyć Ojcu. Więc pomimo tej swojej pierwotnej niewłaściwej deklaracji, która na pewno źle wyglądała na zewnątrz, pomimo to uczynił to, co jest właściwe. I pyta Jezus ze swoim zwyczajem, kończy przypowieść pytaniem: Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Oczywiście Żydzi odpowiadają, no ten drugi, bo faktycznie ten drugi poszedł, chociaż deklarował coś innego, a ten pierwszy pomimo właściwej deklaracji tego nie uczynił. I wtedy Jezus mówi słowa bardzo trudne, również dzisiaj dla nas do przyjęcia, które brzmią bardzo ostro. Mówi, zaprawdę powiadam wam, więc przyjmijcie, słuchajcie uważnie tych słów, zaprawdę powiadam wam, to jest coś ważnego. I mówi, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Dziś może aż tak nas nie szokuje to sformułowanie, bo celnicy i nierządnicy to brzmi tak trochę dość daleko obco i nie dzisiejszo. Ale byśmy przetłumaczyli to dzisiaj prostytutki i złodzieje. Ci, którzy dzisiaj trudnią się prostytucją, nierządem, którzy kradną, którzy są ewidentnie niewłaściwi, i dla wszystkich jest oczywiste, że to, co sobą reprezentują, jest niewłaściwe. I mówi Jezus: tacy właśnie przed wami, czyli przed tymi na zewnątrz sprawiedliwymi, wchodzą do Królestwa pierwsi. Zaskakujące, a wręcz gorszące może być to dla nas dzisiaj. Tak samo jak było zresztą 2000 lat temu dla ówczesnych Żydów. Dlaczego, mówi Jezus? Bo przyszedł Jan drogą sprawiedliwości. Jan chrzciciel, a więc poprzednik Jezusa, który miał przygotować drogę. Przyszedł Jan, a Wy mu nie uwierzyliście. Czyli nie przyjęliście poprzednika, aby przyjąć Mesjasza. Natomiast celnicy i nierządnicy, prostytutki i złodzieje uwierzyli mu. Wypatrzyliście na to, ale nawet później się nie opamiętaliście. Nie przyszło do was to metamelomaj, czyli to żałowanie i opamiętanie się, tylko ciągle trwaliście w zatwardziałości, przekon w przekonaniu o własnej sprawiedliwości. Tymczasem ci, ci którzy dla wszystkich byli niesprawiedliwi, grzeszni, tacy, którymi można pogardzić, oni właśnie byli najbardziej predysponowani, żeby przyjąć dobrą nowinę. Prawdopodobnie podobnie dzieje się i dzisiaj. Że ci, którzy są przekonani o własnej prawości, własnej sprawiedliwości, którzy tylko innych chcą pouczać, którzy może nawet są wysoko postawieni w jakichś kościelnych szeregach, czy to świeckich, czy duchownych, być może tacy właśnie ludzie są najmniej otwarci na przemianę, na to, żeby przyjąć Boże nawrócenie, opamiętanie Boże słowo. Chrystus o tym wiedział, dlatego taką szokującą, a nawet nieco gorszącą przypowieść wypowiada dzisiaj do ówczesnych, faryzeł, do ówczesnych starszych ludu, ale też doraz dzisiaj. Że tym, co przed Bogiem się tak naprawdę liczy, jest uznanie swojej własnej nieprawości wyznaczeniu postawy, która nie do końca będzie idealna, i uznania tego, że ja potrzebuję dzisiaj w moim życiu w jakiejś sferze, w jakiej przestrzeni, upamiętania, zwrócenia się ku Bogu nie tylko deklaratywnie, ale faktycznie, nawet jeśli na początku mówię nie chcę. Ostatecznie w naszym życiu chodzi o to, żeby. Pomimo tej może emocjonalnej niechęci, bo możemy czasami nie chcieć pełnić woli Bożej, ale mimo wszystko wiemy, że lepsze dla nas jest pełnienie woli Ojca, bo ostatecznie to prowadzi nas do szczęścia prawdziwego i wiecznego. Dlatego dzisiaj chcemy być tymi synami, którzy ostatecznie, pomimo różnych pierwotnych deklaracji, opamiętują się i idą, aby Pan Bóg właśnie nas ku temu prowadził. Greckie słowo opamiętanie się bliskie jest również greckiemu słowu, które doskonale znamy, czyli nawrócenie, czyli metanoia, czyli zmiana myślenia. I Pan Jezus chce, żebyśmy zmienili myślenie. Najpierw mówi właśnie darcy kapłanów i starszych ludu i oczywiście poprzez to słowo zaprasza każdego z nas. Dlatego to pierwsze pytanie, które zadaje, mówi, co myślicie? Czyli pobudza nas do myślenia. Nie chce nam od razu wyłożyć całej swojej nauki, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, ale to jest jakiś gotowiec, który otrzymaliśmy, dlaczego muszę tak wierzyć, dlaczego muszę to przyjąć. Chciałbym do tego sam dojść, bardzo często tak byśmy chcieli. Nikt nie lubi odpowiedzi z klucza, tak. Kiedy mamy jakieś egzaminy, zawsze złościmy się, że chcielibyśmy jakoś troszkę po swojemu, a tu jest klucz, musimy się w ten klucz wbić. Ktoś, kto ukreślał ten egzamin, czy jakiś nauczyciel, od razu chciałby, żeby było z klucza. Pan Jezus nie idzie w odpowiedzi z klucza, ale właśnie chce, żebyśmy pomyśleli, czyli się nawrócili, czyli podjęli zmianę myślenia i sami doszli do odpowiedzi. Ale co jest ciekawe w tej dzisiejszej Ewangelii, że arcykapłani i starsi ludu myślą, właściwie odpowiadają, ale za tym nie idzie właściwa postawa, chociaż już są bardzo blisko, czyli są pobudzeni do, przez Pana Jezusa do myślenia, właściwie odpowiadają na pytanie, że który z tych dwóch spełnił wolę Ojca i oni odpowiadają ten drugi. Ale zupełnie nie potrafią tej przypowieści przełożyć potem na życie swoje i zobaczyć, o co Panu Jezusowi chodzi. Że właśnie chodzi o tych, którzy źle zaczęli swoje życie, ale dzięki Janowi Chrzcicielowi, a może teraz dzięki Jezusowi Chrystusowi, zaczynają się nawracać. Cały czas działa to myślenie takie właśnie jak za czasów Ezechiela. Kto dobrze żyje, ten taki do końca będzie, nawet gdyby coś tam się popsuło po drodze, to przecież to on już jest z narodu wybranego, on jest z tej rodziny, on jest z tego rodu, z tego pokolenia, wszystko jest dobrze. A tamci w złym miejscu się urodzili, może w złym czasie źle zaczęli, nie ma dla nich szans. Dzisiaj Pan Jezus również i nas pobudza do myślenia. Co myślicie? Zadaje to pytanie. Potem czeka na odpowiedź, i nawet gdy udzielimy dobrej odpowiedzi, to chciałby, żeby za tym szły też i nasze czyny, czyli przemiana całego człowieka. I niektórzy mówią, że w tej przypowieści jest jeszcze ukryty trzeci syn. Jest ten, który mówi idę i nie poszedł, jest ten, który mówi nie idę i poszedł. I my doskonale wiemy, że jest pewien syn, który powiedział idę i poszedł. I tym synem jest Jezus Chrystus. Kiedy ojciec mówi do niego, ojcze, synu, czy pójdziesz tam ich zbawić, czy pójdziesz uratować, czy wypełnisz tą moją wolę? Jezus mówi, tak, ojcze, i idzie. I choć widzimy te trudności, widzimy to zmaganie, szczególnie w ogrodzie Getsemani, to jednak wiemy, że to jest ten syn, który znając wolę ojca, wiedząc, jakie to jest ważne dla niego, żeby uratować nas tutaj na ziemi, mówi, tak, idzie i nie wycofuje się, ale tą wolę wypełnia. Zapytaliśmy na początku, jakie to przysłowie. Cytuję na początku 18 rozdziału prorok Ezechiel, a tyczy się ono pewnego powszechnego mniemania dotyczącego pewnej odpowiedzialności za grzechy. Może A. Jest to przysłowie mądry Żyd po szkodzie. Może B. Ojcowie jedli zielone winogrona, a synom ścierpły zęby. A może C. Nie zbiera się fik z ciernia, ani z krzaka jeżyny winogron. Oczywiście odpowiedź prawidłowa to jest ta druga, a więc przypowieść, która mówi, przysłowie, które mówi ojcowie jedli zielone winogrona, a synom ścierpły zęby, tak jak gdyby synowie mieli brać odpowiedzialność za jakieś błędne postawy czy błędy ojców, czyli taka niejako pokoleniowa, pokoleniowe ciągnięcie się jakichś grzechów czy błędnych postaw. Ezechiel, Bóg przez Ezechiela bardzo jasno mówi, to nie jest tak. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje grzechy, i za swoje postępowanie. Jeśli te symboliczne winogrona były zielone, jedzone przez ojców, to ojcom będą cierpły zęby, a nie synom. I na odwrót. Również to ma przełożenie na nasze życie. To my jesteśmy dzisiaj odpowiedzialni. Możemy wziąć nasze życie we własne ręce i odpowiedzieć na to Boże wezwanie. Synu, córko, czy chcesz dzisiaj iść pracować w mojej winnicy? Obyśmy na wzór Chrystusa odpowiadali. Oto idę, panie, aby wypełnić Twoją wolę. Pokój i dobro.